Cześć, zapomniałem włączyć nagrywania. Jest to misja Kropla w Oceanie. Dobra, wyłączam ten. Kurwa, tak gadają. O! Coś się spierdolił dubbing w ogóle w tej. Dobra. Wszystko jest ok, tak, nagrywa się, nie widać, git. Dobra. Prawdopodobnie. Kurwa, zajebiście się przygotowałem do tej misji, nie? Już na czas mam lecieć. Ej, dobra. Bo ja nie wiem. Co? Który to jest samolot, a który to jest nic? Ja nic nie wiem. Kurwa, oczywiście te wskaźniki. One nic nie mówią tutaj. Ja nie wiem. Dobra, jedźmy przed siebie. Gdzie ja mam jechać? Gdzie ja mam kurwa jechać? Ja nic nie wiem, ludzie. Mam minutę 20, ja nawet nie wiem, o co chodzi w tej misji. Nie wiem, który znacznik co oznacza nawet. Ale obstawiam, że mamy jechać do tego pierwszego miasta. Kurwa, ja się ogarnąłem naprawdę chorem, tak? Jest łódź. Też wyższy. Dobra. Na ręcznym to wyjdzie. No wjechałem, w ogóle fizyka w tej grze na początku pasowała, a teraz to już jest dla mnie takie kurwa. No się pewnie jeszcze tu ciężarówkę ogarniać, to mi się zabił. Dobra, tam jest. Czy czas zacznie mi się liczyć od kiedy wsiądę, czy ja serio mam jeszcze... Boże, ja nawet nie mam pojęcia jak tu wejść. Kurwa, jak ja mam tu wejść? Czemu ta misja jest taka wkurwiająca? Już same takie zostały. 17 sekund. Dobra, wstawaj. O! Super, udało nam się! Ja pierdolę, udało nam się w ostatnim momencie. A, to on zrzucił coś? Dobra, nie możemy tak bardzo... Każdy pakunek da nam gwiazdkę. Będziemy mieli 6 gwiazdek. Co to jest za misja? Co w tych paczkach jest, że... Ale perfekcyjnie nam się udało. 6 gwiazdek, serio? Dawaj paczkę. Dobra, pływając ogólnie łódką nie będzie o tyle problemów chyba. Najwyżej inne łódki albo helikopter, bo i tak jak dojedziemy... Wiecie co, chciałem przez chwilę zrobić mapę odpalić. Kurwa, mądrze, co? Nie da się. Nie da się w tej grze. W ogóle muszę jak najszybciej do gry przejść, żeby format zrobić komputera i zainstalować Windowsa 10. Także... Dlatego mam też taką presję bardzo. Bo tak to bym robił już format. Ale właśnie po tej misji będziemy mieli chyba łasuki. Tam jedna jest poboczna, więc nie wiem, czy nie będę musiał jej przejść. Nie mam pojęcia. Ale po tej misji... Czyli jednak musimy tak do tego budynku się dostać. Tylko jak my się dostaniemy do tego budynku? To jest bardzo dobre pytanie. Ta gra już mnie tak wkurwia do granic wytrzymałości. Samo wyjście z tej łódki jest wyzwaniem. Już nie mówię nic. Cokolwiek robić. Oni zaczną nas strzelać teraz. O Boże. Czy tutaj nigdzie nie da się zaparkować? Da się. Tylko jaki jest rachunek prawdopodobieństwa, że ja mając 6 gwiazdek ścigania... Nie spadnę...
nie wpadnę do wody po pierwsze. O, fajnie to. I teraz 5. O, 5 gwiazdek już tylko, także. Nie mamy samochodu. Skąd ja mam samochód zabrać? O, jest samochód. Nie palę się jeszcze. Udało mi się. Dobra, ale nie ma co palić dnia przed zachodem słońca. Ale emocje. Puściłem go specjalnie. Już jesteśmy bardzo blisko. 6 gwiazdek mieliśmy. Kurwa, to wojsko nas miało ścigać. Czy mieliśmy tylko 5? Wydaje mi się, że tak po prostu nam znikła, pływając łódką. Jest dobrze trochę, że pobłądziliśmy. O, samochód nasz. Życia sobie nie odnowimy. Udało się, wow. Wow. Teraz powinniśmy u tej Asuki robić, tak mi się wydaje, misję. Nic nie daje klawisz X. For commuters from Shoreside, engineers have finally managed to repair the damaged mechanism on the Staunton Lift Bridge, and it is now open to and from Shoreside Vale. Nie wiem, na pewno nie ureja. W każdym razie. Więc pojedźmy po prostu. Może by odblokować, by tak mielibyśmy, bo to jest ta stara misja, więc może trzeba tą starą zrobić, żeby nowo odblokować. Bo już po tej misji u Donalda moglibyśmy mieć o Asuki, tylko nie wiem, czy no, druga misja nam się nie pojawi u niej. Tak, to jest ta, ta nie, nie... Maria and I have gone shopping. Our source in the police has informed us that one of our drivers is a strangely animated undercover cop. He's more or less useless out of his car, so we've tagged it with a tracer. Make him bleed. Więc nie wiem, czy ja koniecznie muszę to robić. Masakra, ale w... No nie, no w San Andreas tylko u Cezara się nie robiła misja, był Zero tak naprawdę. Znaczy, no nie trzeba było ich robić, tak? Ja ich nie robiłem na przykład. A tutaj, jeśli ja mam opcję, żeby jakiejś misji nie robić, no to to jest kurwa... Wow dla mnie. Misje w tej grze są bardzo trudne. Gra się nie pierdoli z nami. Sobie zastanawiam, jak osoba, która by zaczęła dopiero grać w GTA, doznałaby czegoś takiego, jakby zareagowała. To się idzie wkurwić. No ale jest wyzwanie. Jest! Śledzić go mamy? Mamy go uszkodzić, tak? O Boże, ile gwiazdek. Zły samochód wybraliśmy. Bardzo zły samochód wybraliśmy. Bardzo zły samochód wybraliśmy, bo my tym nie zniszczymy go. Nie ma nawet takiej opcji. Na głównym jakoby nie zniszczymy go. Przecież on kopci się już. Ej, o co tu chodzi? Cele. Już on się już kopci. A to uszkodzenia są strasznie malutkie. Chyba wytrzymały się. Get that guy!
Weźmy ten policyjny. Zresztą też jest bardzo... Nie, nie dymi. Dobra, chuj tam. Już dacie, Duster bym musiał iść. Bo tą jak kuzą, to byśmy te godziny niszczyli. Więc byśmy siebie zniszczyli. Kurwa, co on z takich wytrzymały? Możemy go rozjebać, tak? Możemy. Możemy go... z tego. Możemy go z tego zniszczyć. Dobra, to ta misja jest o tyle łatwiejsza już teraz. Nie wiem, po co ten pasek, czy po prostu nie powinna być misja zabij? Po co mi ten pasek uszkodzi? Kurwa. No ale dobra. Już dużo nie zostało. Może jakbym od początku wiedział. Mam by nie misję. Ten policyjny będzie wolniej po prostu. Ja myślałem, że będę musiał się przebijać przez mnie. Dobra, udało się. Nie wiem, pojedźmy do tego Donalda. Kurwa, ile mamy życia, widzicie? Dobra, ja ogarnę sobie życie i Kevlar, wiecie? Bo bez czegoś takiego to ja nie dam rady. Zapomniałem w ogóle zapisać gry. No, dobra, trudno. Najwyżej umrzemy, to będziemy spróbować jeszcze raz, trudno. Okazało się, że tak, jeszcze musimy zrobić jeszcze jedną misję, którą mam też później. Zmieńmy to radio, żeby nie sprzypało z tego prawie. Misja będzie się nazywała Grand Aero. Aero. Thank you for retrieving those packages. Czy to jest samochodami? Samolotami, przepraszam. Sorry about that, but that's sometimes the way in business. My real objective was hidden on the plane all along. Unfortunately, the authorities seized the plane and were stripping it down, and I intervened at great personal expense. Cross the bridge to Shoreside Vale and go to Francis International Airport. I've paid off the officials. My property will be waiting for you at the customs hangar in the aircraft fuselage. Czyli sam, wiecie, co to oznacza dla nas? Że oficjalnie odblokowaliśmy trzecią wyspę. I możemy tam się udać, bo lotnisko jest właśnie tam. Pokazałbym wam na mapie, ale nie pokażę wam, bo kurwa się nie da. Masakra, jak często ja bym chciał po prostu coś pokazać na mapie, zwizualizować i tak dalej, ale nie, nie da się po prostu, nie da się. Tutaj nie wiem, ile mostów prowadzi, ale wydaje mi się, że dwa. Ale znowu może się okazać, że... Nie, chyba Underground będzie jeden. Jeden most. O Boże. Jedziemy sam. Dobra, zostaliśmy taki sam. I prawdopodobnie w tej misji tak samo odblokujemy kryjówkę. I właśnie pytanie, czy w Ammunition ostatnim będą dostępne inne rodzaje broni? Tak powinno być. O właśnie, to jest złodzony most. Pierdoli ten autos. To teraz hitsami nie mam pojęcia. Kurwa, mi się nie podpalił wcale. Coś stało. Chuj wie. On nie był w ogóle zbity. On latał luzem.
Zobaczymy innego. Nie, z tym wszystko w porządku. Kurwa. A dobra, to może być niebezpieczne. Chociaż ja chyba tak zawsze robiłem. Chyba tak. Dobra, powoli pokojarzę, jak to mniej więcej tu wygląda. Pytanie, czy tu wody nie będzie. Ruszyłbym myszką, ale się nie da. Ja umiem latać samolotem. Nie, w tej grze nie umiem. Kurwa. Żeby tylko samolotu nie rozpierdzielić. Widzicie, jak oni napierdalają? Kurwa. Nie pokazało mi ich z początku. O, kręci się śmigło. He. A, czy nie musimy tym latać? Aha. Okej. Myślałem, że będę musiał samolot odpalać. Jednak nie. Tutaj chyba będzie przejście takie. O. Nie, policja nas nie ściga. Tak mi się wydawało. Jedna misja będzie tutaj na parkingu, tak mi się wydaje. Nie lubię tej części miasta. Nigdy nie lubię całej gry tej. Ja nie popełnił gra. Dla zasady. Dla zasady, żeby już przejść. Ojej. Dobra, można tak robić. O kurwa, woda. To chyba nie bardzo groźne. Chciałbym przy okazji pieniądze się robić. A, dobra. Właśnie ten plac się zawsze roi od nich. Zjedziemy sobie z drugiej strony, co? Tak na dystans ich porobimy. Dobra, czekaj chwilę. Kurwa! Są tu. Kurwa, czekajcie. A ta gra w kurwie. GTA San Andreas jeszcze mógłbym sobie na to pozwolić, żeby chodzić, palić i tak dalej. Tutaj nie. Kończy się. Nie mamy Kevlara, mamy 85 życia. Tego shotguna to ja nie wiem skąd mam nawet. Bo przecież wcześniej padłem, więc... Żeby tylko policja nie doszła. Nie wiem skąd to. Nasi przeciwnicy mają taką kurwa, tak nam pieprzają z tych kałachów. Dobrze, mamy tu snajperkę naprawdę. Mamy samochód.
Wiecie jak zróbmy? Na ślepo trochę. Okej, okay, kogoś zabiliśmy. Nie wiem jak tu wejść nawet. Meksykanie, kurde. O Boże, widzieliście to? Nie, bo policja. Przypał będzie chuj. O kurwa. Przejdziemy taką misję. XD. Nie ma już chyba. O Boże, jeszcze na windę. Nie chcę tego spalić. Życie, odróbcie mi życie, błagam was. Granatami sobie oczyściłem dwoma. Długa misja. Znaczy długa, dużo jeżdżenia było. God knows what it is, but he's still wanted badly enough, so it must be worth something. Hey, Joe! Hey, take it easy, amigo. No es nada, no es nada. I left you pouring your heart out into the cold. Czemu to cię tak porozpierdalał dubbing względem? Your friends? Don't be so pussy. Hey, we got no choice, baby. No one's got a choice, you dumb bastard. Widzieliście to? I'm sorry, the crazy bitch, man. Jak to się nie posklejało? Może to problem po prostu z grą. But you've done me a favor. You're not the only one that has a score to settle with the cartel. This worm killed my brother. I never killed no Yakuza. Yeah. We all saw the cartel assassin. We are going to hunt down and kill all you Colombian dogs. I'll be operating on our friend here to extract information. And pleasure. You, drop by later. I'll require your services. Please, amigo. Don't leave me here with her, man. She's psycho, chico, man. Please, amigo. Hey, amigo. Amigo. Sorry za to, że to się tak rozpierdalało. Może po prostu wyłączę i włączę grę jeszcze raz. I tyle. Ale dobra, udało nam się zrobić misję, tak? Jakimś cudem. Nie, jeszcze. Dobra, są nasi. No tak, poszło na nich, bo my właśnie samochodem kartelu podburzyliśmy ich pod siebie. Aha, no to co to właśnie o to ci chodziło. Dobra, mam 17 życia. Więc mam nadzieję, że to już się zakończy w ten sposób, że my pojedziemy. No powiedział, że będzie nas potrzebować. Także tak, teraz otwiera nam się opcja Unii. Miejmy nadzieję, że to po prostu pojedziemy i się ta misja zakończy, bo ja się boję. Ale ładnie sobie to oczyściliśmy wszystko z granatów właśnie przy pomocy tego kamery i granatów. Widzicie jak to fajnie wyszło? Gdyby było inne ukształtowanie terenu, no nie moglibyśmy już tak tego wykonać. Ale super, udało się. Okej, okay, 50 koła, super. Także nie wiem ile to trwa już. Albo zrobię cięcie, albo się będę żegnał pewnie. Dobra, lokalizacja nam się zmieniła misji, więc przejechaliśmy. Mamy, a tutaj nie było wcześniej dziury. To się tu zaczyna? Tu. Także jeszcze to możemy dograć. Miguel seems to think I'm już nie ma problemu z tym. Still, he's revealed the extent to which Catalina fears your quest for revenge. She has three death squads dotted around Liberty, whose sole job is to hunt you down. Act as the bait and get the death squads to follow you to Pike Creek, where some of my men will be waiting for them. Catalina. Ta, co była w San Andreas. Dobra. A może ktoś by mi wytłumaczył? Aha, czyli nie dostaliśmy żadnych, tylko z dialogu możemy to poczytać. Dobra, ta gra nas nie prowadzi i dziękuję za rękę. Fajnie, że to zniszczyłem przed chwilą i znowu to muszę. Dobra, to mamy ich
przyciągnąć do tego miejsca, które jest... Okej, okay, czyli to jest na tej drugiej stronie. Bez czasu, bez niczego, tak? Tylko po prostu mamy umieć jeździć. Dobra. Chyba mniej więcej wiem, gdzie to będzie. Ale tak jak mówię, nie przepadam za to szczęście. Łatwo można się tu zabić. W tej części. Na starcie jest już ten terminal lotniczy. Właśnie zawiłe drogi. Tam jakieś blokowiska w ogóle są tutaj. Chyba coś kojarzę. Dobra, inaczej się tu wjeżdża. Oni się zablokowali. Tutaj. Kojarzę. No gdzie we mnie strzelacie? Znaczy my tak naprawdę sami byśmy mogli ich zabić, ale dobra. I właśnie dużo jest miejsc, gdzie można do wody wpaść. Więc trzeba się pilnować tutaj. Pytanie? To już o troszkę gorsze samochody jeżdżą. No, ale ta dzielnica jest fajna. Chyba nie widzę. Po jednym będziemy brać, żeby nie przedobrzeć, po prostu po jednym. I tak nie bardzo wiem, jak będę musiał tam dojechać. Ale cię z tymi na ogonie jeszcze mogą być mało problem. Ale oni wolni są. Dobra, zawracamy. Żeby nam samochodu nie rozpieprzyło, to jak już za... Już przed chwilą zaczęli strzelać nas. A no tak, w sumie ona z Meksyku jest. Tak jak Caesar. Kurda. Spierdalajcie ode mnie. Bronie są. Emek nie mieliśmy. Właśnie, będzie trzeba Ammunition odwiedzić tutejsze. Gra nam na początku pokazuje, gdzie ona jest i musimy zapamiętać to do końca życia. No tak jak do drugiego miasta pojechaliśmy, to tak, pokazali nam na początku. A najśmieszniejsze jest to, że jak ja się tu będę gubił, to nie ma przebacz. Nie ma przebacz. Ostatnia misja gdzieś tutaj będzie, to nie jest trudno. Tam też jest jakiś mat, czy ten, ale zalokowany to jest. Nie wiem, gdzie to prowadzi. Ej, czy jeśli oni zginą, ale nie w miejscu, gdzie powinni zginąć, to prawdopodobnie spalimy tę misję, tak? Tak. Ostatnia seria. Ale z was ofiary. Dobra. Zobaczymy, gdzie jeszcze mamy tutaj miejsce do... A, weźmy bronię. Znajdź budkę telefoniczną. No to teraz oficjalnie odblokowujemy. Tam wcześniej mogliśmy też pojechać, ale to było tak nieoficjalnie. To te budki telefoniczne, ale to są czysto poboczne zadania, więc nie wiem, po co mam pieniądze w tej grze. Tylko na broni.
Gdzie kozłka kosztuje tam 25 koła. To tyle. Mamy gdzieś tu misję, miejsce do zapisywania gry, czy nie? Jest, domy się pojawia. Albo i nie. Tu nie wie. Nie no, to A jest... Kurwa, nawet nie wiem gdzie. Masakra, nie mam pojęcia. Dobra. Robię cień, znaczy robię cięcie. Będę się żegnał z wami w następnym odcinku. Nie wiem, czy się wstydzę. Nie ogarniam zupełnie tego miasta, kurwa. Może najlepiej byśmy po prostu zginęli. Cześć.